mano, Witajcie w dzisiejszym vlogasku. Słuchajcie, z czym Wam się kojarzy remont silnika? Po co się robi taki zabieg? Pewnie każdy z Was powie, że po to, żeby taki silnik, który jest po remoncie służył bezawaryjnie przez kolejne lata. W najlepszym przypadku drugie tyle, ile wytrzymał fabryczny silnik, kiedy auto wyjechało z salonu. To takie jest pobożne życzenie, żeby właśnie tak było. Wyobraźcie sobie, że można wykonać remont silnika tak, że wpakować właściciela samochodu w kolejne 10-tysięczne koszty, plus doprowadzić go do takiego stanu, żeby się nie nadawał do ponownego remontu. O tym będzie dzisiejszy filmik. Spójrzcie moi mili, jest to Audi A6 C6 z roku 2000. Siódmego, bardzo fajny samochodzik, bardzo dobrze wyposażony 4,2 FSI, BVJ, napęd na 4 koła, ponieważ mamy tu prawilne quattro Fajne wyposażenie, bo mamy skrętne reflektory Pneumatyczne zawieszenie, ładne wnętrze, drewniana kierownica Skóra fajna, kolorowa Dociągi w drzwiach, no teraz nie zadziała, ponieważ akumulator jest odłączony Ładne koła, zimowe opony, ogólnie Fajny samochodzik. W tych okolicznościach zobaczcie mamy. Tu mamy wydech, tu mamy skrzynię biegów, a w tamtych skrzynkach są części silnikowe. I co to za części? Tłoki, blok silnika, wał korbowy, półblok, rozrząd i cała masa innych zbędnych części. Historię tego samochodu opowiem wam na końcu tego odcinka. Teraz przejdziemy do najciekawszej części, czyli co tutaj jest zepsute. Słuchajcie, zaczynamy lajtowo, tu mamy dolną misę. Słuchajcie, patrzcie, tu mamy dwukolorowy, dwukolorowy silikon, ponieważ z jednej strony był stosowany czarny, z drugiej biały. Ktoś miał chyba chorobę dwubiegunową. Tu mam taką fajną rzecz, jest to napęd zespół napędowy o sprzętu z tego elementu, z łańcucha rozrządu, wychodzi napęd do pompy wspomagania oraz do kompresora klimatyzacji. Patrzcie, ktoś nie żałował o silikonu. Porządna firma, a tu zobaczcie, widać, że paluszkiem jeszcze było, czyli było dane grubo, plus jeszcze tak paluszkiem nategowane. Pięknie. Ja nie jestem wrogiem silikonu. Tutaj macie taki ślisk. Jest to też napinacz łańcucha napędu, sprzętu tego silnika. Te śruby były luźne. Zastanówmy się, dlaczego. Tutaj mamy półblok silnika, można tak to nazwać. Można też to nazwać łożem, dolnym łożem wału korbowego. A tutaj mamy właśnie mocowanie tego napinacza, tego ślizgu, zespołu napinacza ze ślizgiem. I zobaczcie, czemu te środki były luźne? Przyczyną prawdopodobnie było to, że został zastosowany zły skład tego poksipolu, który tutaj został użyty. Być może zły poxipol, być może. Ja też nie jestem ekspertem, więc nie mogę tego na 100% powiedzieć. Być może ta opaska metalowa sprężysta, która tu została wtopiona w ten poksipol, być może zła siła sprężystości zastosowana została tej, tej sprężynki. Nie wiem. Być może kształt lub też uformowanie tego poksipolu jest niezgodne ze specyfikacją techniczną silnika 4.2 FSI BVJ. To są takie typowo techniczne pytania. Myślę, że trzeba by było do Audi, do Volkswagena wysłać zapytanie gdzieś do jakiegoś działu technicznego i wtedy byśmy się dowiedzieli dokładnie parametry poxipolu, jaki ma być i parametry tej opaski sprężystej, jaka powinna być tu zastosowana. Tutaj, moi kochani, mamy różne kanały, czy to olejowe, czy to wodne. Zazwyczaj takie kanały, jak silnik wyjeżdża z fabryki, to są dawane takie Uszczelki różnego rodzaju, tego typu uszczelki, tego typu uszczelki, ale słuchajcie, po co zakładać nowe uszczelki, przecież to jest jakiś koszt, przecież to nawet 10 zł może kosztować, albo 15. Czasami można wykorzystać grubą warstwę najtańszego silikonu i równie dobrze będzie wszystko działało. No chyba, że przy okazji demontażu tego półbloku połamiemy kawałek obudowy i już nie będzie gdzie smarować w ogóle tym silikonem. Tak dokładnie to jest wyłamany wyłamany na żywca kawałek obudowy kanału kanału wodnego gdzie ta uszczelka już nigdy nie będzie pełnić swojej funkcji. No i słuchajcie podstawowa zasada robiąc remont silnika zawsze zakładamy stare panewki ponieważ stare panewki to nic, że one są już prawie zatarte, ale one są zahartowane. Te stare panewki są zahartowane w boju i one naprawdę. Nowa panewka to tak jak na wojnie: taki świeżak. I on jest do odstrzału. On zaraz gdzieś wiecie wyleci na front, zaraz go zlikwidują. A taka panewka ona jest weteranem. Ona się nie da łatwo sprzątnąć. Także tylko stare, doświadczone panewki montujemy. Absolutnie nigdy żadnych. Nowych. Słuchajcie, ja wszystko rozumiem. Można różne rzeczy zrobić. Można popełnić jakiś błąd, można czegoś zapomnieć, e, można jakieś e, z, luzy złe gdzieś z, zrobić. E, ale tak zniszczyć, zdewastować rzecz, jaką jest silnik. Jaką jest silnik V8, który ogólnie jest bardzo drogim elementem i trzeba się z nim naprawdę obchodzić, jak z jajkiem doprowadzić do takiego stanu, że tego się już nie da naprawić, to wszystko jest złom, to, ja nie wiem, to trzeba mieć jakieś takie błogosławieństwo takie specjalne, takie natchnienie trzeba mieć. Trzeba być człowiekiem o wyższych takich celach życiowych. Niezwykłym śmiertelnikiem. To takim trzeba być Demonem! Jak ten zespół był taki demon. Krisie, Krisie, przestań się czepiać. To jest sztuka. Ty, prymitywie z wioski z białego stoku, ty. ty po prostu tego nie rozumiesz, to do ciebie nie przemawia. Całkowicie zgadzam się z tym twierdzeniem. Także ja wam tylko będę prezentował, a być może ta sztuka natchnie was właśnie. Czy da się napchać tyle silikonu? W kanał, żeby go rozsadziło. No jasne, że tak. Patrzcie, co tu się stało. Widzicie te farfocle w środku? Rozsadziło, rozwaliło dosłownie ten. Połamało. Po, to jest połamane. To jest połamane po prostu. Słuchajcie, Armagedon. Tutaj paneweczki. Tutaj dalsza część. Silikonu tu na szczęście nie połamane nic. Co nie zmienia faktu, że to i tak wszystko jest złom. I tu, patrzcie, leży kawałek aluminium. pobawimy się może wkładanie puzli, gdzie on może iść? Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Oho, patrzcie. Kurde, ja to dobry w te puzle chyba. Chyba jestem dobry w te puzzle. To połamane. To zupełnie nieistotna rzecz. Tutaj tylko skrzynia biegów jest przykręcona do silnika. Przestańcie, czy tu są jakieś obciążenia? W V8 jakiś silnik tu jest. Czy tu jest napęd na cztery koła? Nie. Ale tu patrzcie, ktoś się postarał, ponieważ gwinty pozrywane, ale wstawione są sprężynki. Także widzicie? Można? Można. Słuchajcie, ja wiem co wy powiecie. Wy powiecie, że główny problem z tym blokiem jest taki, że tu została wstawiona jedna żeliwna tuleja, i ta tuleja już siadła. Siadła, ale dlaczego ona siadła? Ktoś sobie ładnie wyfrezował ten blok, żeby osadzić te tuleje. Tylko że ta tuleja, widzicie tu, ona nie ma na czym się oprzeć, ponieważ zostało wyfrezowane więcej materiału niż długość samej tulei, co mówiąc wprost spowodowało, że ta tuleja w trakcie eksploatacji, kiedy blok się nagrzewa, ona po prostu zaczyna tam siadać. Wystarczy, że siądzie dziesiąte części milimetra i mamy wydmuchaną uszczelkę pod głowicą. Prawidłowo, aby taka tuleja została osadzona, należy zrobić, aby ona się tutaj oparła. Albo robi się też tak, że wytacza się tutaj próg, i wtedy ta tuleja os osadzona jest tutaj na takim progu. Wiadomo, że tutaj to nie zostało zrobione, ponieważ już mierzyłem, liniałem. Ta tuleja już siedzi. Ale słuchajcie, to nie jest główny problem tego silnika. No właśnie, no to jaki jest problem tego silnika? Kli się, jak ty wymyślasz. Dobry silnik, dobrze remont zrobiony, a ty wymyślasz tutaj próbujesz kogoś chyba oczernić. Próbujesz kogoś oczernić. W tym silniczku nic złego się nie działo, tylko trochę wypadał zapłon na drugim cylindrze. Czemu on wypadał ten zapłon? O! A co to jest takiego? Co to się stanęło? Tutaj mamy taki rów. A może to jest rów mariański? A może to jest taki rów melioracyjny? W każdym razie ten rów powodował, że ciśnienie, ciśnienie, które jest generowane w cylindrze podczas spalania mieszanki powietrza z paliwem, zamiast pchać tłok w dół, o ten tłok, tłok numer 2 uciekało do skrzyni korbowej i powodowało Wypadanie zapłonu w tym silniku. Algorytm zliczania wypadań zapłonu w jednostkach FSI w, w, w silniku 4,2 BVJ polega na ciągłym analizowaniu przyspieszeń kątowych wału korbowego. Co to znaczy? Na jeden pełny obrót tego, oto tutaj kółka, następują Raz, dwa, trzy, cztery zapłony. Sterownik silnika mierzy odstępy czasowe i sprawdza, czy po kolejnym zapłonie to koło obróciło się o odpowiednią, o taką samą ilość tych ząbków, co pozostałej jej tutaj koleżanki. I na tej podstawie, jeśli zobaczy, że nastąpił zapłon na cylindrze numer dwa, o! Słabszy jakiś był ten zapłon, bo wał nie zrobił takiego obrotu jak trzeba. I już jest zapisane wypadnięcie, wypadnięcie zapłonu. Jeśli mamy dewiację na cylindrze numer 2, może być tak, że wał korbowy się zakolebocze, mówiąc wprost, i zlicza nam sąsiednie cylindry. I tak też tutaj było, ponieważ mieliśmy zapisane wypadanie zapłonu cylinder 2, cylinder 1 oraz cylinder numer 5. I żeby było śmieszniej, kolejność zapłonu właśnie w tym obszarze działania sterownika silnika jest dokładnie taka, bo 2 1 i 5. Także jak to się stało? Ja nie wiem jaki to jest związek. Słuchajcie, jak taki rów powstaje? Skąd ten rów się wziął? Skąd ten rów? Kurde. Hm. Może ktoś chciał odprężyć? No właśnie. Przecież oni chcieli tak odprężyć silnik, bo w planach było turbo. I wszystko jasne teraz. Słuchajcie, jak to się stało, to chyba samo Demono tylko wie. To trzeba do tego zespołu tam wysłać zapytanie. Niech tłumaczą się teraz. Takie piosenki tam śpiewaliście o tym, że ona roweru nie miała. I takie problemy. Słuchajcie, ale jak się ustrzec? Sprawdźcie teraz wszyscy, sprawdźcie czy macie ubezpieczenie. Czy macie ubezpieczenie w swoich samochodzikach, czy przypadkiem się to ubezpieczenie nie kończy, ponieważ bardzo ważna informacja. Tutaj w opisie macie link do takiej bardzo fajnej porównywareczki ubezpieczeń. I słuchajcie, wchodzicie tam, wpisujecie dane swojego samochodziku, swoje dane i znajdujecie najlepszą ofertę ubezpieczenia, jaka jest dostępna. Ponadto, jeśli klikniecie właśnie w ten link, który tam jest w opisie, od profesora Krisa dostajecie 150 zł. Tak jest, czyli to znajdziecie sobie najtańsze ubezpieczenie minus 150 zł od profesora. Oczywiście musicie to ubezpieczenie opłacić, wtedy następuje zwrot dla Was tych 150 zł. Nie da się zrobić tak, że wiecie, że sobie zarobicie 150 zł na lewo, czyli kupicie niby ubezpieczenie, nie opłacicie go. A dostaniecie zwrot. To tak nie działa. Trzeba normalnie, legalnie wszystko, e, wszystko zrobić. Ponadto, jeśli kupicie sobie to ubezpieczenie przez MUBI, dostajecie link polecający. Słuchajcie, mając link polecający, dajecie go swojej mamie, babci, bratu, wujkowi czy jakiemuś koledze i dostajecie 50 zł zwrotu, jeśli ta osoba kupi przez Wasz link ubezpieczenie w MUBI. Piękna sprawa, możecie tak zrobić do 40 osób w roku, czyli macie. 2000 zł, taką pulę 2000 zł do zgarnięcia. Pamiętajcie, że ten link, który tam jest, to możecie go tylko dwa razy wykorzystać i to raz na jeden samochód. Także to też jest oferta limitowana. Zapraszam do korzystania, a tymczasem przejdźmy do dalszych dywagacji nad yy, Audi i demo. Słuchajcie, w 4.2 FSI BVJ w silnikach tłoki są kute. Tak, to nie jest żart tłoki są kute. To są naprawdę pancerne tłoki i zobaczcie, nawet tu, gdzie jest uszkodzony ten cylinder. Ten tłoki jeszcze był w całkiem niezłym stanie. Pierścienie wszystko normalnie funkcjonowało. Nieźle, co? Ale jaja. O! Przecież to był silnik po remoncie. Czemu tu są zatarte panewki? Czemu one są zatarte? No? Jak to się mogło stać? Słuchajcie, ciekawostka, co to jest? To jest uszczelniacz przedni wału korbowego. Co to jest za uszczelniacz? To jest najtańszy maszynowy uszczelniacz. Taki uszczelniacz kosztuje 5 zł. Oryginalny uszczelniacz do tego silnika będzie kosztował 30-40 zł. Przecież to trzeba pojechać do sklepu z rolniczego albo z uszczelniaczami technicznymi. I kupić ten uszczelniacz. To trzeba przejechać przez miasto parę kilometrów. Trzeba poświęcić na to godzinę dwie. Kiedy oryginalny uszczelniacz kosztuje 30 zł, relatywnie do tego 20 zł więcej. Czemu? Wytłumaczcie mi, czemu? Kto miał jaką motywację do tego? Ten uszczelniacz się nie nadaje zupełnie. On przede wszystkim nie ma lamelek zgarniających olej. Materiał jest nieprzystosowany do oleju silnikowego, który jest agresywny, który ma wyższe temperatury, i ten uszczelniacz już skamieniał, już zaczął pękać. On się nie nadaje, nie jest, kierunkowany, nie jest kierunkowy, nie spełnia parametrów tego silnika. Ktoś zaoszczędził? Nie. Ktoś był po prostu skrajnym idiotą, bo kupno tego uszczelniacza to tak naprawdę miał więcej z tym roboty i zachodu, prawdopodobnie. Nie wiem, gdzie to było robione, skąd. Sko, sko, gdzie to było robione, skąd jest ten zespół Demono. Słuchajcie, jaka jest historia w ogóle tego samochodu. <laughs> tego Audi fajnego. Słuchajcie, przyjechał do nas klient zdesperowany, z Polska, z OKL rejestracja, czyli z Oklahomy. Walczący kupił ten samochód za 35 tysięcy złotych w komisie. Prawdopodobnie to komis, to Demono komis był. <laughs> Kupił za 35 tysięcy ten samochód, włożył w naprawę 15 tysięcy złotych Próbując naprawić Wypadanie Zapłonu Słuchajcie, przyjechał do nas U nas została przeprowadzona diagnostyka Stwierdziliśmy, że proszę pana Silnik jest do remontu Klient słysząc taką diagnozę stwierdził, że on to pierdzieli I powiedział, że się. Chcesz to Audi? Chcesz Audi? Mówię, masz, zabieraj to w cholerę. I Chris oczywiście jak taka rybka, rybka pływająca w stawiku, tak hap, hapnęła, hapnęła ten haczyk, hapnęła go. I tak oto tutaj jesteśmy, słuchajcie. Ja wpakowałem kolejne parę złotych, próbując jeszcze nie robić tego remontu silnika, tylko spróbować, żeby on działał. Oczywiście wszystko, wszystko spaliło na panewce, trzeba było jednostkę. Rozebrać i oto tak tutaj jesteśmy. Słuchajcie, silnik zrobiony, po prostu złożony, zdewastowany, destrukcja totalna. Jest doprowadzony do takiego stanu, że nie ma czego z niego odzyskiwać. Jeszcze jako tako głowice by pochodziły w czymś, ale cała reszta. Wał korbowy zużyty. Blok połamany. To nieprawidłowo wykonane tulejowanie to jest złom, to się do niczego nie nadaje. Być może dałoby się wykonać obróbkę, która by pozwoliła wstawić tam prawidłowo tuleje, ale wątpię w to, ponieważ ta tuleja już jest dosyć szeroka, została wstawiona nieprawidłowo i tak naprawdę tutaj w grę wchodziłoby jakieś wywalenie tej tulei, napawanie tego miejsca, gdzie to jest masa pracy, naprawdę. Wyfrezowanie znowu prawidłowego otworu, no i zrobienie wtedy już prawidłowo tulejowania. No i oczywiście nie tylko w tym cylindrze, tylko w cylindrach. Pozostałych przede wszystkim w cylindrze numer 2, gdzie był spadek ciśnienia, plus nowe tłoki, dalej, i tak dalej. Totalnie, totalnie to się do niczego nie nadaje. Horrorem jest fakt, że ktoś to robił, ktoś to zrobił do takiego stanu, doprowadził. Słuchajcie, jak można. W tak obrzydliwy sposób, takim brakiem kultury technicznej się wykazać nie wiem nie wiem, co to był za demon, co to składał. Po prostu horror. Słuchajcie, naprawa tego samochodu jest nieopłacalna, mi nie opłaca się tego samochodu yy, naprawiać. Ponieważ ja to Audi wziąłem, wiecie, jak taka rybka, ja tylko tak sobie hapnąłem. Także to Audi, bardzo ładne Audi swoją drogą. Te reflektory ma takie, że i fotele grzeją. Audi do sprzedania, piszcie, piszcie na Facebooka, czy też piszcie maile. Tam macie, jak w opisie, zawsze gdzieś tam macie na stronie profesora mail kontaktowy. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, za marne grosze ten samochód sprzedam w takim stanie, jak jest, czyli z silnikiem rozebranym. Musicie tylko kupić sobie drugi silnik zamontować, nie ma problemu, będzie bardzo fajny samochodzik do jazdy na co dzień. Skrzynia biegów całkiem dobrze chodziła, on na liczniku ma, to jest najlepsze, na liczniku ma 140 tysięcy kilometrów. <śm> taki żart, taki żarcik to jest, powiem Wam. Szok, tyle lat, tak naprawdę tyle lat yy, człowiek jest w tej branży, normalnie yy, Silnik, jak się zużywa, no to, to zawsze ma jakąś swoją kolej rzeczy, zmęczenie materiału, jakaś panewka się zatrze, tak? Gdzieś tam tłok pęknie, yy, gdzieś tam rozrząd się rozleci, tak? No to mamy jakby czyste, czyste pole do popisu, do naprawy, jakby wiemy, co mamy zrobić. Ale w przypadku, kiedy ktoś zniszczy przez swoje nie wiem, jak to nazwać. Yy, Jakiś szał, ktoś wpadł w jakiś szał, robiąc ten silnik i go tak zdewastował. Szał silikonowy, można to powiedzieć. Ale patrzcie, że mieli dostęp do sprzętu jeszcze. Zobaczcie, że mieli dostęp jeszcze, żeby wstawić te tuleje. Czyli to, to też nie był taki skrajny jakiś idiota kompletny, bo musieli mieć przyrząd do wycięcia tego otworu, musieli mieć tuleje, materiał i tak dalej. Jeden tłok przecież jest kupiony nowy. Tu damy tłok nowy, a tam rów. A tam rów zostawimy, rów. Nowy tłok, rów. Nowy tłok, rów. I taka logika, właśnie tych ludzi była, że nowy tłok, rów, równość. To w sumie zaczyna mieć sens w swoim bezsensie. Słuchajcie. Kończę ten odcineczek. Takie śmieszne przygody tutaj mieliśmy. Samochodzik jest do opylenia. Na razie go nigdzie nie wystawiam na żadne ogłoszenie, bo trzeba założyć belkę, trzeba poprzykręcać koła, wypchnąć go gdzieś do rowu. <laughs> znowu ten rów. Wypchnąć go gdzieś do rowu. I jeśli nikt z Was się nie zgłosi, żeby sobie kupić ten samochód ode mnie, to pewnie wystawię go gdzieś na ogłoszenie za jakieś parę tysięcy. No bo blachar to części blacharskie fajne do zyskania. A ewentualnie ktoś może sobie silnik kupić. I wstawić i też będzie jeździł fajnie sobie takim Audi ładnym. Także zapraszam. To cóż moi mili. Yy, pozdrawiam Demono. Może Demono <laughs> De ogląda ten filmik? To pozdrawiam serdecznie Demono. Dobra robota Demono. Fajny filmik dzięki Tobie powstał. I dzięki za oglądanie. Narka.